W tym roku rozpoczną się już pierwsze działania związane z kolejną edycją Olimpiady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap tej rywalizacji odbędzie się już 28 listopada. Natomiast kolejny 5 marca przyszłego roku finał przewidziano na 18 kwietnia. Już od 10 lat uczniowie szkół ponadpodstawowych biorą udział w lekcjach ZUS. W pierwszej edycji wzięło udział tylko 319 szkół, ostatnio mamy ich ponad 2000. A warto wystartować w tej olimpiadzie, ponieważ poza nagrodami rzeczowymi jej laureaci mogą liczyć na indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych. O tym, jak duża jest wiedza uczniów biorących udział w konkursie, nie świadczy fakt, że w ubiegłym rogu finalistów dzieliło za zaledwie 6 sekund w czasie udzielenia odpowiedzi. W tym roku w dwie szkoły z Dolnego Śląska, z Wrocławia, reprezentowały nas w Olimpiadzie ZUS. Szkoły, których uczniowie biorą udział w Olimpiadzie, uczestniczą też w lekcjach ZUS, na których zdobywają wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. Szkoły mają czas do 20 października na wysłanie do ZUS zgłoszenia chęci udziału w konkursie. Szkoły, które są zainteresowane udziałem w projekcie Lekcje ZUS i Olimpiadą, proszone są o kontakt z koordynatorami do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Dla naszego subregionu tym koordynatorem jest Emilia Nowakowska z Legnickiego Oddziału ZUS. Kontakt mailowy to emilia.nowakowska@zus.pl.